biorą pod uwagę aurę, którą para wytwarza wokół siebie, charyzmę tancerzy. W nieznacznym stopniu choreografię właściwie tylko traktują jako nośnik przekazujący nam energię płynącą od pary. Alessandra Litwinienko, Jelena Paszkowa i faworyci Dmitry Janna. Widzimy, jak pięknie zawodnicy interpretują muzykę ciałem, gestem, starają się wyizolować, po czym uruchomić poszczególne partie ciała, by wytańczyć wszystkie międzyrytmy. Ruch staje się interesujący, pełen kontrastów, oddaje charakter. Zmysłowa rumba, którą oglądamy w tej chwili, znacznie różni się od samby brazylijskiej tańczonej wcześniej przez pary, czy też od frywolnej, dynamicznej i mocnej w stopach czaczy kubańskiej. I to wspaniałe, że mamy okazję obcować z tańcem na takim poziomie, bowiem sędziując niemal co tydzień polskie turnieje tańca, ostatnio zaczynam obserwować bardzo niepokojącą tendencję, która polega na tym, że młode pary fascynują się po prostu energią, szybkością, akrobatyką i czasem zewnętrznym opakowaniem. A jeśli przyjmiemy definicję, że każdy gest taneczny ma być dźwiękiem do muzyki, to chyba najwyższy czas, żeby zastanowić się nad kondycją polskiego tańca i zaplecza naszego. Mamy okazję popatrzeć właśnie na ruchy najlepszych tancerzy, którzy